Radio Orzysz. Polski radio Orzysz. Witam serdecznie naszych słuchaczy. Dziś ze mną w studio Aneta Zamojska, Witam cię Anetko. Dzień dobry, witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie. To, to ja dziękuję, że zdecydowałaś się do nas przyjechać. Aneta jest filologiem polskim, aneta jest dziennikarką radiową, dziennikarką telewizyjną, mistrzem NLP, czyli programowania neurolingwistycznego, jest coachem, jest wieloletnim kierownikiem Instytucji Kultury, Aneta jest również psychologiem, jest w trakcie studiów psychoterapeutycznych i jest również pisarką. Była tutaj u nas z dwoma książkami, swoimi publikacjami, które są oczywiście do nabycia do przeczytania, nie do nabycia, do przeczytań. W naszej bibliotece. Anetko, co jeszcze mogłam pominąć o tobie? Ja myślę, że być może to, bo to są role zawodowe, które mnie określają. Może to, że jestem także żoną, mamą, przyjaciółką, mam sporo znajomych i że generalnie jestem osobą, która lubi ludzi. No właśnie. Koncentrujesz się na tym, żeby tym ludziom pomagać. Lubisz ludzi, pomagasz im, pomagasz im w rozwoju głównie. Tak. Tak, taki zawód sobie wybrałam już jako kolejny. Jestem trenerem również i staram się, na ile mogę, inspirować do zmian. Ale praktycznie w każdym z tych zawodów pomagałaś gdzieś tam, bo jako na przykład kierownik Instytucji Kultury. To cały czas to było bardzo rozwojowe zadanie, bo też widzimy, jak to się u nas odbywa. Jak, jak, w jaki sposób przez sztukę można pomóc? Chciałam Ciebie Anetko podpytać, i y, co to jest ten rozwój? Jak, czego, jakich konkretnie ludzie potrzebują od ciebie rad? Jak, jakiego pstryczka? No właśnie, czym jest rozwój? Y Zastanawiałam się sama kiedyś nad tym pytaniem, czy można byłoby odpowiedzieć jednym zdaniem, czym jest rozwój osobisty. Więc ja może odpowiem, jak ja rozumiem tę definicję. Być może ile osób tyle rozumień yy, tego słowa. Według mnie, rozwój osobisty jest troską o siebie, jest zadbaniem o siebie. Jest zadbaniem o siebie w takim kontekście, żeby po pierwsze lepiej siebie zrozumieć, a jak rozumiemy pewne rzeczy, to jest nam dużo łatwiej, nie walczymy z tym. I wiemy, w którym kierunku pójść. Po drugie, właśnie, a propos kierunku, wyznaczaniem sobie celu, mhm. y, to jest niesamowicie zaskakujące, ile z nas nie wie tak naprawdę, czego chce w życiu. Jeżeli ja pytam ludzi, na przykład na coachingach albo na różnych warsztatach, czego chcesz? Ludzie mówią: Chcę być szczęśliwy. Okej, okay, myślę, że każdy z nas chce być szczęśliwy, ale co znaczy dla ciebie to szczęście? Mhm. Co konkretnie? Bywa, bywa niestety, że ludzie dokładnie nie wiedzą, czego chcą w życiu. A jak nie wiedzą, czego chcą, no to nie wiedzą, dokąd mają dojść, i nie wiedzą, jakimi drogami mogą dojść. Czyli też trudno im zdiagnozować, co im daje to dokładnie. Szczęście. Tak, więc wtedy koncentrujemy się na systemie wartości, na przekonaniach, na nastawieniu. To jest ogromny obszar pracy, ale pierwszy y, taki krok to jest właśnie wiedza. Mówi się, że informacja jest y, najdroższą walutą, i faktycznie, tylko w tym momencie jest to informacja o nas samych i dążenie do takiej wersji samego siebie, która byłaby dla mnie idealna. To nie jest jakiś wzorzec, który ktoś gdzieś nakreślił i ja mam być taka jak ktoś. Mhm. Chcę być taka, jak ja chcę być, a chcę być najlepszą wersją siebie. Nie upodabniam się do nikogo, tylko każdego dnia rozkwitam. Czyli Twoja praca polega na tym, żeby podrzucić narzędzia, zainspirować do tego, w jaki sposób do siebie dotrzeć. Tak rozumiem to, tak? Tak, z tym, że ja nie mówię osobom, jakie powinny być te narzędzia. Tak, co mają robić, tylko. Pokazuje im różne rzeczy, za pomocą, o, za pomocą których ludzie testują: aha, to mi pasuje, to mi nie pasuje, taka chcę być, to w ogóle nie jest moje. Więc to są takie narzędzia samopoznania, ale nigdy rady, że masz być taka i taka. Mhm. A powiedz coś więcej o tych narzędziach, na przykład, jakie to mogą być? Co sugerujesz? Na przykład zwykłe takie spotkanie coachingowe, tak? Na takim mm -hmm. spotkaniu coachingowym, na którym wyznaczamy sobie cele, e, ustalamy, z daną osobą, czego ona chce w życiu. Świetnym przykładem e, takiego coachingu jest na przykład gra Podróż Bohatera. Ja jestem certyfikowanym trenerem tej gry. Jest to przepiękna gra coachingowa, wydana w pięknej graficznie wersji. Można to robić i online, no bo to jest na dzisiejsze czasy, ale można też robić to na żywo. I w ramach tej gry przechodzimy cały proces ustalania celów. Każdy ma swój indywidualny cel. Jest oczywiście kilka osób w grupie, ale każdy pracuje na swoim indywidualnym celu i nie trzeba o nim w ogóle mówić. Można nie każdy chce się dzielić, prawda, swoimi planami. Mhm. Więc y, pracujemy na tym celu. Jakie to są narzędzia? Jednym z narzędzi jest pytanie o zasoby. Co już masz? Mhm. I czasami to jest zaskakujące, ale jak to, co ja już mam? Co masz już w sobie? Ludzie mają doświadczenie, mają wiedzę, mają możliwość do dotarcia do tej wiedzy. W dzisiejszych czasach naprawdę są nieograniczone możliwości. Druga rzecz, jakie masz wsparcie? I na przykład niektórzy mówią: Ale ja nic nie mam. No dobrze, ale masz rodzinę, masz przyjaciół, masz znajomych. Jakie masz zasoby materialne? I niektórzy mówią: No nic nie mam, ale jeżeli ktoś chce otworzyć sklep internetowy, a ma mocne łącze internetowe to jest ogromny zasób. A Aha. komputer to jest ogromny zasób. Ludzie nie dostrzegają czasami drobnych rzeczy. Takież otwierć oczy im po tak, prostu. Na poszerzamy perspektywę, dokładnie hmm. otwieranie oczu to jest świetne, świetna rzecz. Potem przyglądamy się na przykład systemowi wartości. Jaki jest twój system wartości? Jeżeli u kogoś wartością na pierwszym miejscu jest rodzina, to wiadomo, że nie podejmie celu sprzecznego z dobrem rodziny. Tak? Mhm. Jeżeli ta rodzina potrzebuje obecności tego człowieka. Czasami jest tak, że zbyt potrzebuje obecności danego człowieka, no i potem e, I kobieta, na przykład, sposób. tak, e, przykładowo kobieta, przepraszam, że tak stereotypowo, e, ale to jest najczęstsze, e, że poświęca się, tak, w cudzysłowie, poświęca się mhm. życiu rodzinnemu. A potem, kiedy dzieci odchodzą z domu, zostaje z niczym. Nie ma, nie ma swoich celów, nie ma zainteresowań, ponieważ cały świat kręcił się wokół dzieci. Dzieci wyfrunęły, i co potem jest? Potem jest depresja, potem jest tak zwany syndrom pustego gniazda, mhm. bo raptem usuwa się ziemia spod stóp. Nie ma celu. Wokół którego się pracowało, dlatego tak ważne jest, żeby każda osoba, bez względu na to, czy to kobieta, czy mężczyzna, miała jakieś swoje plany, zainteresowania, marzenia oprócz tej rodziny, którą może kochać najbardziej na świecie, ale żeby też zadbała o siebie. Hmm. Trudno jest, trudno jest zmierzyć ten postęp w rozwoju. Jak Ty to oceniasz, jako coach, jako psycholog? Ja to widzę po takim błysku w oku. Nie wiem, jak Aha. to nazwać naukowo, ale ja widzę taki błysk w oku. E, <grym> Ostatnio e, są takie drobne sytuacje, kiedy na przykład e, przychodzi do mnie osoba na kilka spotkań, a po kolejnym wychodzi i widzę, że wchodzi osoba na początku taka zrezygnowana, e, z opuszczonymi rękoma, z wiszącą głową, z takim niepewnością głosem siebie, a po kilku spotkaniach ona sama odkrywa w sobie to bogactwo. Ja przecież tym ludziom nie wkładam nic do głowy, tak? Oni sami w sobie to odkrywają i to jest cudowne. I potem wychodzi piękna, wyprostowana kobieta, uśmiechnięta, wychodzi pewnym, idzie pewnym takim krokiem. Widać uś, rumieniec na twarzy, po prostu osoba rozkwita. Albo takie drobne rzeczy, kiedy ostatnio jedna z osób y, mi mówi na spotkaniu, podjęłam decyzję, zrobię prawo jazdy, dojrzała kobieta, to mi bardzo pomoże. To są. Dla mnie to są takie małe cuda każdego dnia. Jeżeli ja słyszę, że ktoś podejmuje takie rzeczy, kiedy też dorosła osoba, tak, bardzo dojrzała, której dzieci są już duże, stwierdza: "Ja całe życie marzyłam o szkole. Ja pójdę jednak, zrobię ten kurs, o którym całe życie marzyłam". Dla mnie to są naprawdę cuda, kiedy ludzie w sobie odkrywają bogactwo. Ja wychodzę bowiem z założenia, że każdy z nas ma w sobie mnóstwo bogactwa, mnóstwo złota, tylko ono jest czasami przykurzone. I ja mówię czasami taką przenośnią, że ja tylko pokazuję, gdzie jest ta do odkurzenia. Mm -hmm. A czy ktoś po nią sięgnie i jak bardzo będzie chciał odkurzyć to swoje bogactwo, to już indywidualna decyzja każdego. No tak. I nigdy nie jest za późno, prawda? Bo masz nigdy. pewnie klientów, osoby, którym pomagasz w bardzo różnym wieku. Tak, pracuję też bardzo dużo z seniorami. Nie ma żadnego znaczenia. Naprawdę. Wiek nie ma żadnego znaczenia. A jest jakiś przypadek, z którym sobie nie poradziłaś, które uważasz za porażkę zawodową? Czyli ktoś, kto nie dał sobie pomóc? Nie przypominam sobie, bo zazwyczaj tak jest, że przychodzą osoby, które potrzebują pomocy. To nie jest tak, że. I czynią ja, ruchy w tym kierunku. Tak, tak. Czasami y, mam takie sytuacje, już jako psycholog, że faktycznie potrzeba wsparcia. Ostatnio przyszła do mnie taka pani, ale to w ośrodku interwencji kryzysowej, w którym pracuję. Przyszła do mnie pani, trochę wysłana na siłę yy, przez yy, służby pomocowe yy, i stwierdziła, że ona nie chce więcej korzystać już z pomocy psychologa, bo nigdy w życiu nie korzystała. Kazali jej przyjść, ale to była jej decyzja. Czy ja uważam mhm. za porażkę? Zupełnie nie. To jest decyzja pani. To jest decyzja pani. Yy, ona uważa, że sama sobie świetnie poradzi, że nie potrzebuje wsparcia z zewnątrz. I dla mnie to jest wszystko ok. O, oczywiście. A Anetko, a jeżeli chodzi o młodzież, czy młodzież teraz potrzebuje, jaka jest jej kondycja? Ojej, to jest w ogóle takie pytanie <laughs> trochę. Yy... Mącące strasznie naszą taką pozytywną dzisiejszą rozmowę, no bo kondycja młodzieży jest. Też, też nie chcę oczywiście uog uogólniać, tak, bo my widzimy tylko te gorsze rzeczy, bo bardzo duża część młodzieży też sobie świetnie radzi. No ale przez lockdown, przez zdalne nauczanie, niestety jest kiepska. To jest taki moment rozwoju, kiedy młodzież. Najwięcej uczy się od rówieśników, od grupy rówieśniczej. To jest ten moment, kiedy rodzice przestali być autorytetami w rozwoju. Ja patrzę pod kątem psychologii rozwoju, mhm. kiedy dla młodzieży największym autorytetem są rówieśnicy. I to jest taki naturalny cykl. Grupa rówieśnicza jest dla mnie ważniejsza, ja tam się najlepiej czuję, i tego zabrakło. Zostali rodzice, którzy są w domach, zostało rodzeństwo młodsze, starsze, mhm. różnie. I taka został moim zdaniem został zahamowany taki naturalny rozwój, tak? Młodzież emocjonalnie jeszcze nie jest dojrzała, no bo wynika to po prostu z neurobiologii, że wyglądają jak dorośli, zachowują się czasami jak dorośli, ale rozwój mózgu jeszcze do końca pod kątem emocjonalnym nie jest dorosły. Tak? I to nie jest żaden przytyczek w stronę młodzieży. Po prostu stwierdzam, jak to, wynika, jak to wygląda z punktu widzenia neurobiologii. Więc potrzeba jeszcze kilka lat do tego 19-20 roku życia, żeby ten mózg emocjonalny już wykształcił się tak prawie na dorosło. To jest dla nich naprawdę niesamowicie trudny moment. Jak gdybym teraz była w wieku młodzieży. Nie mam pojęcia, jakbym sobie poradziła. To, że oni, uważam, że i tak radzą sobie świetnie na ten moment, ale generalnie już widać problem. Już widać problem, coraz więcej rodziców zgłasza się z problemami dzieci, coraz więcej dzieciaki, niestety, wpadają w depresję. Jednak. Mhm, tak. A najczęstszymi Twoimi klientami, osobami, które faktycznie sięgają po ten rozwój, które uważają, że jest im to potrzebne? Czy jest jakaś grupa konkretnie wiekowa? Bo mówisz też, że pracujesz z seniorami. Czyli być może jest tak, że ktoś w wieku 65 lat nagle się budzi i uznaje, że chciałby, nie wiem, poznać siebie, że faktycznie siebie nie zna, że gdzieś żył obok siebie przez całe życie? Zdarza się też tak? Tak, oczywiście. Albo się budzi, albo ktoś go trochę na siłę popchnie, tak? Bo to też czasami tak bywa. Albo sytuacja go do tego zmusi, że jednak coś musi robić, że nie będzie dalej w tym tkwił. Najczęstszymi moimi klientami są osoby dorosłe. Ja się specjalizuję w pracy z osobami dorosłymi. Nie jestem psychologiem dziecięcym i młodzieżowym, aczkolwiek z taką bardzo późną młodzieżą zdarza mi się pracować. Z dziećmi nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie znam się na tym, nie jestem Fachowcem i nie podejmuje się. Czyli osoby dorosłe. Tak. I mężczyźni również chętnie sięgają po pomoc? Tak. Tak, coraz częściej. I to, co my zauważyliśmy od kilku lat w rozwoju osobistym, bo ja też chciałabym rozgraniczyć tutaj y, dwie dziedziny: psychologię i wsparcie trenerskie i coachingowe. Do hmm. psychologa przychodzą osoby, które mają pewien kryzys psychiczny albo życiowy, tak? Na przykład żałoba. Trauma, bardzo dużo do mnie osób trafia z, z żałobą, kiedy tracą kogoś bliskiego, kiedy tracą pracę, to też jest żałoba. Tak? Kiedy dzieci odchodzą z domu, zostają raptem same, to też jest żałoba. Czyli tę żałobę trzeba w jakiś sposób przeżyć, mm. ale też y, z różnymi y, depresyjnymi. Bardzo dużo też osób mamy z depresją, tak? Bądź jakimiś innymi zaburzeniami, na przykład choroba dwubiegunowa. A to są osoby, które są w kryzysie i którym trzeba pomóc, albo które mają zaburzenia psychiczne, tak? I chcą lepiej funkcjonować. A osoby, które przychodzą na coaching albo na szkolenia, to są osoby, które dobrze funkcjonują ale chcą więcej. Mhm. Stwierdzają, że to, co było do tej pory, to za mało. One chcą więcej, one chcą, one chcą bardziej się rozwijać. I przychodzą na szkolenia, na przykład z radzenia sobie ze stresem, właśnie na podróż bohatera z wyznaczania celów, na warsztaty coachingowe, no, na całą gamę które tego, tych zwanych kompetencji miękkich, w ramach których pracuje. Więc tutaj warto rozróżnić, tak, że Normalnie funkcjonujący osoby, ja sama bardzo często korzystam też z różnych szkoleń, bo uważam, że w, pewnym, w pewnej dziedzinie chciałabym więcej. Mhm. Czyli takie poczucie braku może być jakby symptomem do tego, że można by było czegoś poszukać, tak? Można to uogólnić? Tak, 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 bo wtedy jeżeli czegoś nam brakuje, to szukamy, tak? Jeżeli mhm. jest wszystko ok, no to nie ma potrzeby zmiany, prawda? Mhm. Taka trochę tęsknota też za czymś, tak? Aha, czyli Potrzeba więcej. Czyli drogi słuchaczu, jeśli tęsknisz za czym jeszcze nie do końca wiesz za czym, to jest to ten moment, żeby się zacząć rozwijać. A masz jakiś przykład taki, e, takiego spektakularnego rozwoju? Osoby, która rozkwitła? W Twoich rękach, na Twoich oczach. Tak, mam na myśli taką jedną panią, która zresztą, co było niesamowicie miłe, e, przesłała mi e, w weekend SMS, a z, a już skończyłyśmy z nią cztery chyba czy 5 miesięcy temu pracę. E, to był taki cykl ośmiomiesięczny, czy 9 nawet miesięczny, jakoś tak się bardzo często spotykałyśmy przez cały miniony rok. I e, mimo że nasze spotkania skończyły się w ubiegłym roku, to Pani przysłała do mnie takiego cudownego SMS-a. E Napisała oczywiście, jak się nazywa. Nie, wie, czy, nie miałam jej wpisanej w telefonie, jej numeru, więc yy, akurat w tym, na który mi napisała. Yy, więc yy, czy, czy pani mnie pamięta? Tak, nazywam się tak i tak. Mam nadzieję, że tak. Chciałam pani jeszcze raz serdecznie podziękować, bo dzięki spotkaniom z panią odzyskałam radość życia. Uwierzyłam w siebie. To było po prostu tak miłe, tak cudowne, że... Doceniła siebie, tak? To, że podziękowała, to oczywiście jest jedno, bo to jest miłe, tak? Ale no, nie po to pracujemy, żeby nam dziękowano, tylko żeby te efekty były. Ale to, jak ta pani, która wcześniej w ogóle nie wierzyła w siebie i to jest kobieta yy, sporo po pięćdziesiątce, tak? Żeby było jasne, która ma już do, bardzo dorosłe dzieci. To było tak niesamowicie miłe, tak ciepłe, gdzie to naprawdę było spektakularne tak Z takiej osoby, która przyszła taka naprawdę wycofana, powiedziałabym, uwierza, która myślała, że już niewiele ją w ogóle w życiu czeka, że to już jest pozamiatane, mówiąc kolokwialnie. Naprawdę rozkwitła. Tak, naprawdę rozkwitła. I myślę, że takich przykładów mogłabym podać wiele, ale ten akurat jest taki najświeższy, i on tak od razu przyszedł mi do głowy. Jest jakaś, jakaś możliwość uśrednienia, ile to mniej więcej przeciętnej osobie średnio zajmuje, żeby tak, nie wiem, się przebudzić, otworzyć oczy, żeby pójść do przodu w tym swoim rozwoju własnym. Czy są jakieś takie ramy czasowe, czy to bez sensu raczej, żeby określić? Myślę, że wszystko ma sens. <laughs> Tylko ja chyba bym się nie pokusiła o jakiekolwiek uśrednianie, bo każdy z nas jest inny, mm -hmm. tak? Każdy z nas ma inny temperament, inną osobowość, inne doświadczenie, inny system wartości. I no i w ogóle. Tak, tak, i każdy z nas w innym środowisku też się wychowuje, więc. Nie, nie byłabym w stanie tego powiedzieć, bo są osoby, które przychodzą na przykład do mnie na jedno spotkanie coachingowe. Ja też jestem w ogóle, uważam, że jeżeli coś można zrobić szybko, to lepiej zrobić to szybko mhm. niż rozwlekać. I to wystarcza? Czasami tak, zdecydowanie. I miałam sporo takich klientów i sama sugeruję: ja mówię, ja uważam, że nie ma więcej potrzeby spotkań. Jeżeli oczywiście pan czy pani chce, jestem do dyspozycji, ale skoro pan przyszedł z konkretnym celem. Zostało to załatwione na jednym spotkaniu, czy na jednym warsztacie. Tak, właśnie podróż bohatera jest taka cudowna, o której wspominałam, bo to jest warsztat, mm -hmm. na którym naprawdę się dzieją cuda i czasami taki jeden warsztat potrafi zupełnie zmienić y, drogę życiową. Jak się pootwiera wszystko, dotknie się każdego jednego y, swojego y, takiego okienka, do, prze, przez które wcześniej się nie zaglądało. Więc są i takie, a są i takie, gdzie czasami trzeba rok pracować, czasami dwa lata. Mm -hmm. Mam na przykład. Yy, takich yy, klientów, którzy co jakiś czas do mnie wracają. Czyli jest okej, okay, tak przez pół roku sobie zrealizowali jakiś cel, ale potem znowu potrzebują wsparcia. Takiej inspiracji. Przy tak, mm -hmm. i na przykład coś znowu sobie, że tak powiem, wymyślają, tak, i <noise> potrzebują takiego wsparcia, takiego sprawdzenia. Więc y, ja nie pokusiłabym się o jakiekolwiek uśrednianie. Rozumiem. A jakie są y, pomysły na przyszłość, cele, ambicje, Anety Zamojskiej? Ojejku, no właśnie, to jest trudne pytanie, bo to pytanie pada często na spotkaniach autorskich. Padało, tak, jak Aha. nie było COVID-u. <laughs> e, jakie są cele? E, jeśli chodzi o książki, bo teraz mi też ostatnio akurat Facebook przypomniał, że to już 5 lat temu ukazała się pierwsza książka. E, na razie chyba nie, chociaż dobijają się do mnie wydawnictwa, a które e, chcą, żeby pisać kolejną. Na razie nie wydaje mi się, że bardziej poświęciłam się i to mnie bardziej ciągnie właśnie zachowania, te wszystkie y, działania pomocowe. Te wszystkie działania pomocowe, teraz, tak jak wspomniałaś, y, rozpoczęłam kolejną czteroletnią y, szkołę psychoterapii. To jest szkoła w nurcie eriksonowskim, więc to też mi zajmie sporo czasu, ale w międzyczasie też różne szkolenia. I myślę, że takim moim dobrym y, Planem byłaby realizacja tego, co teraz robię, tym bardziej, że właśnie otworzyłam gabinet, czyli zrealizowałam swoje kolejne marzenie i w tym gabinecie też. Yy, Udzielam i porad psychologicznych, i pracuję z ludźmi, ale też organizuję szkolenia. Jest to gabinet w Ełku, tak? Tak, tak. Jest to gabinet w Ełku. Urządziłam go od początku do końca tak, jak chciałam. Pracowałam nad tym też bardzo mocno. Śmieję się, że też zabawi zabawiłam się w architektkę wnętrz. Myślę, że nawet całkiem nieźle to wyszło, chociaż nigdy o taki talent siebie nie podejrzewałam. Ale zrobiłam tak, jak chciałam. Po prostu. I w jakiej kolorystyce masz utrzymaną wnętrze? O niebieski, to jest o, mój ulubiony kolor. Tak. Intelektu. <gry> Nawet nie wiem, ja po prostu czuję się dobrze w kolorze niebieskim. Mm -hmm. Myślę, że spokoju też, tak? Mm -hmm. Niebieski daje taki spokój i takie bezpieczeństwo. Oczywiście jest to moje, tak? Ktoś może nie lubić niebieskiego, więc y, też są trochę o szarości, jest y, jest drewno, żeby tak ocieplić. Więc nie tylko niebieski, jeżeli ktoś nie lubi niebieskiego, to niech się nie przyjmuje za bardzo. Okej, okay, czyli kto, ktoś ciebie kłczował, czy sama się kłowczowała i żeby te wszystkie cele bardzo ambitne i bardzo wysokie w sobie zrealizować? My korzystamy z superwizji. My, mówię, my, osoby, pomagacze tak zwani, Aha. nie czyli... bylibyśmy w stanie nie, zba, nie zadbać o swoje własne BHP. Poza tym, jeżeli jesteśmy na jakimkolwiek szkoleniu, to każdą metodę, każdą technikę ćwiczymy na sobie. Moim zdaniem byłoby nie fair i nie w porządku wobec osób, które do nas przychodzą, gdybym ja sobie coś przeczytała tylko w książce: No to ja to sobie na panu przetestuję. Nie, ja wszystko muszę na sobie przetestować, zobaczyć, jak to działa, co to mm -hmm. mi robi, tak? mm -hmm. jakie czułe struny może poruszyć. Czy ja pewne rzeczy mogę na krótkiej formie spotkania poruszyć, czy ja nie pootwieram pewnych procesów, które e, mogą pójść na przykład nie w tę stronę, niezaopiekowane. Tak, to mm -hmm. e, mam nadzieję, że język nie jest jakiś zbyt hermetyczny w tym momencie, e, ale troska o człowieka, z którym się pracuje, nie można od tak sobie rzucić. No to teraz przypomnij sobie najgorsze e, przeżycie z dzieciństwa i spotykamy się za tydzień. tak? <laughs> Przykładowo, e, nie można takich rzeczy robić, po prostu, bo to zrobi szkodę. Trzeba wiedzieć, w którym momencie jaką rzecz można poruszyć zaopiekować, żeby osoba była w stanie sobie poradzić z różnymi rzeczami. Mm, I y, cały czas też korzystam y, ze wsparcia coachingowego, tak samo moi znajomi, my się wzajemnie coachujemy, żeby też zadbać o siebie, no bo przecież jesteśmy ludźmi, też mamy no gorsze właśnie. momenty, jak każdy z nas, tak? Mhm. Tym bardziej, że. Przyjmujemy wiele złych emocji przeżyć od innych ludzi, tak? Jeżeli ja w ciągu tygodnia mam pacjentów, którzy mają ogromną traumę w żałobie, stracili bardzo bliskie osoby, tak? I jeszcze byli poniekąd świadkami tego, no to to często we mnie zostaje, tak? I żebym ja musiała normalnie, żebym mogła normalnie funkcjonować i być jeszcze wsparciem dla kolejnych innych, innych osób, no to muszę to w sobie przepracować i oczyścić się z tego. Czyli, Czyli superwizje, przepraszam, superwizje są koniecznością. Czyli empatia może przeszkadzać w tym momencie czasem? Ja myślę, że my się po prostu tego uczymy, tak? Ej, żeby. Nie tyle współczuć, co skoncentrować się na tym, jak ja mogę pomóc. Trochę tak jak lekarz. My czasami z moją siostrą, która jest lekarzem, tak sobie dyskutujemy, że ona tak samo, masz różne przypadki, tylko wiadomo medyczne, tak, fizjologiczne, my mamy związane z umysłem, psychologowie. I mamy tak samo, tak? Ja nie mogę współczuć. Bo jeżeli ja będę współczuła, to nie zrobię dobrze swojej roboty, a ten człowiek przychodzi mm -hmm. po wsparcie. Więc na ten moment oczywiście. Empatia musi być, ale zbyt duże współczucie będzie przeszkadzało, bo co z tego, że ja usiądę i razem będę płakała z daną osobą? Ja mam tej osobie pomóc. Tak jak lekarz nie może nad kimś płakać, że ktoś zachorował, tylko musi szukać takich sposobów, żeby pomóc mu albo funkcjonować z tą chorobą, tak, albo wyleczyć ją. Mhm, zadaniowo po prostu. Tak, 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 tak. Też na konkretnym celu. Tak, na konkretnym celu, ale przede wszystkim na potrzebach tej osoby. Nie? Bo niektórzy potrzebują na przykład pobyć dłużej w płaczu, w rozpaczy, bo im też to coś daje, też mają jakąś korzyść. Jestem ogromną przeciwniczką tak zwanej pop psychologii, która mówi, że e, musisz wziąć sprawy w swoje ręce. Jak zechcesz, to ci się na pewno uda, się szeroko uśmiechaj, e, głowa do góry każdego dnia. Oczywiście to jest ważne. Czyli nie, ale nie jesteś nie w amerykańska momencie. w ogóle? Nie, nie jesteś. Nie nie tutaj w zupełności tu nie jestem amerykańska oczywiście w tym jest duża część prawdy ale nie można funkcjonować według tego ktoś ma taki okres że musi się wypłakać po prostu ktoś jest po prostu chory Teraz ja jest chorobą jak każda inna ktoś ma gorszy moment i przeżywa naprawdę stratę musi to przeżyć to wymaga też i czasu. Oczywiście ważne, żeby się z tego podniósł, ale nie może być tak, że wstanie sobie i raptem będzie chodził uśmiechnięty, zadowolony. Nie? Się sztucznie tak. zmotywuje przed lustrem. Ja, tak. Mhm. Czyli to taki problem jest pewnie amerykańskiego społeczeństwa troszkę tak, że są nieszczerzy do końca wo wobec siebie, można tak powiedzieć. Nie wiem, nie wiem, bo nie znam amerykańskiego społeczeństwa, tylko trochę amerykańskich poradników. No i moim zdaniem on trochę nie jest na polski, na polską kulturę i na dzisiejsze czasy. Mhm. Oczywiście jest Realia. w tym sporo prawdy jak najbardziej, ale uważam, że wszędzie trzeba zachować zdrowy rozsądek. No dokładnie. Anetko, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, dziękuję za to, że przyszłaś. Również, dziękuję bardzo. Z ogromną przyjemnością zawsze przyjeżdżam do Polany Kultury. No i z kolejną książką Ciebie na pewno też zaprosimy, <noise> jak już powstanie. Czyli nie tylko wydawnictwa czekają, nasza orzyska publiczność też czyta i czeka. Dziękuję Ci serdecznie i wszystkiego dobrego w Twojej dalszej karierze zawodowej. Dziękuję pięknie, a ja chciałabym Państwu życzyć tego, żebyście zatroszczyli się o siebie. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo Polskie Radio Radio Orzesz. Polskie Radio Orzesz.